Jarosław Bondyra, wiceburmistrz Biłgoraja, gościem rozmowy jest. Witam serdecznie panie burmistrzu i policzyłam rok i trzy miesiące, burmistrz mi tutaj pomógł, rok i trzy miesiące minęło od kiedy objął burmistrz funkcję wiceburmistrza Biłgoraja i na pewno wtedy to było jakieś nastawienie, jakieś oczekiwania, jakaś myśl. I co z tego, co było na tym początku, dziś jest faktem, co było zaskoczeniem, czyli takie jakieś krótkie podsumowanie tego półtora rocznego prawie funkcjonowania na stanowisku wiceburmistrza. To może na początek to, co mnie zaskoczyło. Myślałem, że będzie mniej pracy, a jest zdecydowanie więcej i sytuacja jest rozwojowa. Czyli cały czas więcej pracy trzeba poświęcać i więcej zagadnień, które gdzieś w jakiś sposób nie angażują. A czy coś się zmieniło? Nie. Jeszcze większa energia. Jeszcze większa energia do zmian. No przede wszystkim to, że to przyjemność jest, wie pani, pracować z takimi fajnymi ludźmi. Naprawdę energia, jaka płynie z tych naszych pracowników, wszystkich, którzy w jakiś sposób współpracują z miastem, ale i od naszych mieszkańców, którzy przychodzą ze swoimi problemami czasami i mają niekoniecznie pozytywne nastawienie wchodząc do urzędu, ale staramy się... Taka tradycja. Tak, staramy się rozładować te negatywne emocje i tak naprawdę pokazać, że my jesteśmy po to, żeby im pomóc. Bo burmistrz też mówił, że jednym z priorytetów jest właśnie komunikacja z mieszkańcami, których w ogóle burmistrz nazywa, że to są nasi sąsiedzi, mieszkańcy to sąsiedzi. I jakby skrócenie tej drogi komunikacji z nienadużywaniem tego języka urzędowego, który bywa nieczytelny. Co w tym zakresie się udało, z czego burmistrz jest zadowolony, że jest, a co jeszcze jest do zrobienia w tej komunikacji? Przede wszystkim, jak na razie w tej komunikacji nie ma spektakularnych sukcesów. I to jest fakt i z tym się trzeba pogodzić. Plusem jest to, że zaczęła funkcjonować strona, może w trochę lepszym wydaniu, jest nasz fanpage na Facebooku, ale tak naprawdę to jeszcze nie jest to, czego chcielibyśmy. A przede wszystkim chciałbym, żeby sytuacja na linii urząd-mieszkaniec nie była sytuacją oficjalną, tylko żeby była sytuacją taką, kiedy ktoś przychodzi załatwić swoje sprawy i spotyka się z życzliwością. Najwięcej właśnie takich niedomówień, nawet tych złośliwych komentarzy bierze się z niedomówienia, z braku komunikacji, z tego, że nawet nasi mieszkańcy nie mają, czasami nie ze swojej winy, a wiedzy, na jakiej podstawie my podejmujemy taką, a nie inną decyzję. I absolutna transparentność, te czyste ręce w tym w podejmowaniu decyzji muszą być ujawnione. To mieszkaniec musi wiedzieć, że podejmując taką, a nie inną decyzję, robiliśmy to tylko i wyłącznie dlatego, że w takim zakresie prawa funkcjonujemy. Albo w imię pewnego większego dobra wspólnego to robimy, a nie dlatego, żeby komuś pokazać, że to teraz ja mam chwilę władzy. Ta transparentność, oddawanie też odpowiedzialności, wiedzy obywatelom, to jest budowanie tej społeczności obywatelskiej, o której wszyscy mówią, wszystkim chodzi, ale też burmistrz to na początku, kiedy obejmował stanowisko, o tym mówił, że to jest dla niego ważne, żeby to nie był tylko frazes. Jest budżet obywatelski w Biłgoraju już od kilku lat. Mówi burmistrz też o tej transparentności, o tym uświadamianiu, o tej przekazywaniu wiedzy, informacji mieszkańcom. Co tutaj jeszcze jest do zrobienia, zdaniem burmistrza? Przede wszystkim jak najwięcej udziału tych grup społecznych, które jakby do tej pory były pomijane, czyli młodzież i ci najbardziej aktywni zawodowo. Według mnie tu jest potężne pole do popisu. To naprawdę to są takie duże obszary, gdzie młodzi ludzie bardzo często mówią, no dobra, no robicie coś dla tych, a dla nas to co? I faktycznie mają rację. I nie mamy żadnych argumentów, żeby powiedzieć, no okej, coś dla was zrobiliśmy. Nie, chcemy zrobić i będziemy to robili. I tak samo dla tych wszystkich, którzy są w 100% aktywni zawodowo. Koncentrujemy się na tych grupach, które są po jakiejś części wykluczone, te grupy wykluczone, a tak naprawdę nie zwracamy uwagi, że wszystkich powinniśmy traktować tak samo. Dokładnie tak samo, według tych samych reguł. Nie powinniśmy nikogo w żaden sposób etykietować. Tylko wszyscy to są nasi mieszkańcy. Obojętnie jaki jest wiek, jakie wykształcenie, wszyscy powinni być tak samo traktowani.
Wszyscy oddychają tym samym powietrzem. Tym samym złym powietrzem. Właśnie, przejść do tego kolejnego priorytetu, tej sprawy ważnej już w poprzednich kadencjach, ale mam wrażenie, że w tej to jest czerwony alert, najważniejsza sprawa, czyli smog i poprawa tego jakości powietrza, którym oddychamy, czyli ta ekologia. Bo to też dla burmistrza jest temat, który wielokrotnie podkreśla. Też temat ważny dla wszystkich młodych, myślę, jeszcze bardziej angażujący może niż starsze pokolenie, chociaż może się mylę. Są programy przygotowane przez miasto, które mają poprawić jakość tego powietrza. Mówię tutaj o dofinansowaniach dla wymiany tych źródeł ogrzewania. Ale co jeszcze w tym temacie można zrobić? Co jest tutaj ważne? Najważniejsze jest zrozumienie, że tak naprawdę musimy uznać dla nas jako wartość czyste powietrze. Jeżeli to uznamy jako wartość, to wtedy przestaniemy mówić o tym, że dla mnie tanie jest ogrzewać czymś innym, co jest może mniej ekologiczne. W sytuacji, kiedy coś jest wartością, tak jak zdrowie, nie uznajemy słowa taniej. Tylko chodzi nam o to, żeby faktycznie to był priorytet dla nas. Jest w tej chwili, pomimo tego, że niektórzy mówią, że może ktoś za mało robi, ale jest naprawdę dużo możliwości. Program rządowy Czyste Powietrze, naprawdę warto z niego skorzystać. Program Mój Prąd. Przede wszystkim możliwość odpisania od podatku dochodowego inwestycji w termomodernizację i wymianę źródła ogrzewania. I te wszystkie programy i nasza dotacja możemy łączyć. I tak naprawdę możemy zrobić przedsięwzięcie, które będzie nas coraz mniej kosztowało. I tak naprawdę może się okazać, że to nasze przedsięwzięcie, które zrobimy w wymianę źródła ogrzewania, będzie miało taki skutek, że w efekcie będziemy mniej płacili za ogrzewanie niż do tej pory tradycyjnym sposobem. Bo choćby jak policzymy, ile czasu na to trzeba poświęcić. Przecież to jesteśmy niewolnikami pieca. Po drugie, też jest wręcz kuriozalne, że płacimy za powierzchnię, gdzie leży węgiel i stoi piec. A możemy to wykorzystać nawet na to, żeby tam była nasza siłownia, czy cokolwiek innego. Czy nawet możemy to pomieszczenie wynająć, jeżeli będziemy mieli taką ochotę. Tych możliwości jest naprawdę bardzo dużo skorzystania i zrobienia tego. To musi być zmieniona świadomość, nie? Właśnie burmistrz Rosłan na ostatniej sesji, pamiętam, mówił, że takie ma wrażenie, że już jest lepiej, że już jest coraz więcej ludzi, zdaje sobie sprawę z wagi problemu, ale tak. Jeszcze... Jest zdecydowanie lepiej. Wie pani, myślę, że to nie jest zdradzenie żadnej tajemnicy, ani służbowej, ani innej, że w tym tygodniu dostałem maila od jednego z mieszkańców, bardzo fajnego, który zwracał uwagę na to, żeby być może połączyć opłatę za odpady z tym, jaki jest sposób ogrzewania mieszkania. Żeby, jak napisał mieszkaniec, ci, co faktycznie zatruwają środowisko, płacili więcej. My się możemy poruszać tylko i wyłącznie w granicach prawa, jakie dają nam ustawy. Wobec tego nie możemy czegoś takiego zrobić. Możemy tylko i wyłącznie obniżyć opłatę za odpady na kompostowanie. I tutaj też ciekawostka, skorzystało z tego bardzo dużo mieszkańców. Już chyba z 500 rodzin skorzystało z tego. Także to jest naprawdę fantastyczna rzecz, bo będzie dużo mniej tych bioodpadów, które gdzieś tam będą trafiały na nasze składowisko. A rozliczamy się wagowo. To też jest ważna rzecz. Jeżeli chodzi o to czyste powietrze. Nasi sąsiedzi, jak się tak dokładnie rozejrzymy, też zmieniają te źródła ogrzewania i my to zaczynamy odczuwać. Tylko że dynamika jeszcze jest zbyt mała. I chcielibyśmy, żeby to było jak najszybciej. Ja nawet tak proponowałem, żeby zrobić naszą dotację w formie degresywnej, czyli aby to w tym roku było załóżmy 6 tysięcy, w przyszłym roku 5,5, za 2 lata tylko 5. Aby była ta motywacja do jak najszybszego zadziałania, żeby jak najszybciej, żebyśmy policzyli, że nam się to w tej chwili opłaca, bo za rok to będzie 1000 zł mniej. Nie? A czasu globalnie jako mieszkańcy planety nie mamy. Naprawdę.
to nie jest tak, że to są wymyślone rzeczy przez kogoś i że my nie zauważamy tego. No, sam fakt, mamy połowę lutego i możemy chodzić w takich leciutkich kurtkach. Nie mogliśmy w tym roku założyć nart do biegania w Biłgoraju. Nie wiem, czy w ogóle lodowisko zadziałało. No, to są efekty tego, co my robimy tej planecie. I nie da się oszukać rzeczywistości i mówić, że to robi kto inny. Nie, to my robimy. A tak jak kropla drąży skałę, tak samo tutaj, każdego z nas małe działania spowodują, że się to przerodzi w większe działanie. A i nie musimy liczyć i oglądać się tylko i wyłącznie na rozwiązania systemowe. To musi być wartość, o którą my walczymy, tak jak o zdrowie. Bo patrząc na miasto Biłgoraj, to jest temat, którym samorządowcy, wy możecie się zająć, bo mam takie poczucie, że te wszystkie wielkie inwestycje, które były planowane, zostały zrealizowane. Realizuje się ta największa. Teraz jest czas na te działania miękkie, tak nazywane, przy różnego rodzaju programach. I miasto Biłgoraj właśnie już po pozyskaniu tej dotacji na rewitalizację zaangażowało się w program Rozwój Lokalny. Napisaliśmy koncepcję, która została świetnie oceniona, Biłgoraj tu chce się żyć. I to są właśnie już działania, o których też tutaj trochę mówiliśmy. Też takie prospołeczne dla mieszkańców, gospodarcze. Proszę powiedzieć więcej o tych pracach związanych nad tym projektem, nad tymi pieniędzmi, które może do Biłgoraja, mamy taką nadzieję, trafią. Tak, te pieniądze to będzie efekt końcowy tak naprawdę. A tak mamy zrealizować pewien cykl działań, ale na początek stworzyć plan rozwoju lokalnego i plan rozwoju instytucjonalnego. Oba te plany mają działać jakby w obszarze poprawy jakości życia, żeby tak naprawdę w tym Biłgoraju trochę lepiej się żyło, niż mamy wrażenie do tej pory. Aby też widzieć miasto i przygotować to miasto na te nowe wyzwania związane z cyfryzacją i z tym wszystkim, co niesie nam rzeczywistość. A tak naprawdę to ten program nie jest już dla nas. To jest dla naszych dzieci pisane. I musimy, pisząc ten program, myśleć o tych wszystkich, którzy będą tutaj po nas, i żeby im zostawić to miasto w jak najlepszym stanie i z jak największymi możliwościami. Trzy obszary, które muszą być obowiązkowo dotknięte, to jest obszar środowiskowy, społeczny i gospodarczy. W tej chwili, no jeszcze dzisiaj, mam nadzieję, że jeszcze w tej chwili, pracują maturzyści, którzy wypełniają nam ankietę. W każdej szkoły maturalnej wszyscy maturzyści, poprosiliśmy szkoły i naprawdę świetna reakcja ze strony szkół. Dziękuję wszystkim dyrektorom za to. My nie będziemy widzieli tej ankiety, kto jak wypełnił, tylko dostaniemy już opracowaną ankietę przez Związek Miast Polskich. I będziemy widzieli, co tak naprawdę ci młodzi ludzie, którzy będą wchodzili w tej chwili albo na rynek pracy, albo do szkół wyższych, co oni myślą? Czy oni chcą zostać, czy nie? Przygotowując tą koncepcję, o której pani mówiła, zankietowaliśmy też naszych mieszkańców i szczególnie młodych ludzi, bo jak pani widzi, to gdzieś ci młodzi ludzie są w takim centralnym moim zainteresowaniu. I w 87% odpowiedzieli, że chcą wyjechać z Biłgoraja. To boli. To boli. A tak pomyślałem, dlaczego? Oczywiście było to pytanie ze względu na aspiracje zawodowe i zarobki. W tej chwili korzystamy z takiego narzędzia, które nazywa się Monitor Rozwoju Lokalnego na stronie Związku Miast Polskich. Porównujemy się z najlepszymi miastami, najbardziej rozwiniętymi, oczywiście w pewnym zakresie gmin miejskich o podobnych rozmiarach. Między innymi jest to Bolesławiec, Nowa Sól, przecież to jest lider. A jest to Szczytno, jest to Łowicz, to Kościan w Wielkopolsce. To są potężnie rozwinięte miasta gospodarczo. I tak porównujemy się i w niczym nie odstajemy, poza jednym, demografią. Mamy bardzo niekorzystny saldo migracji, zwłaszcza osób pomiędzy 25 a 34 rokiem życia. I co najciekawsze, wśród bezrobotnych to 67% stanowią kobiety
z wyższym i średnim wykształceniem jako bezrobotny. Ale to są dane powiatowe. W Biłgoraju mamy trochę lepiej, bo mamy w ogóle bezrobocie na terenie Biłgoraja na poziomie 2,7%, a w powiecie na poziomie 5%. Tutaj na terenie samego miasta Biłgoraja jest to porównywalne około 50% kobiety i mężczyźni, ale też kobiety są lepiej wykształcone. Mamy potężną ilość absolwentów szkół średnich technicznych, ale mamy za mało oferty dla nich. I dlatego oni, szukając swojego miejsca na świecie, wyjeżdżają z Biłgoraja. Po części też wyjeżdżają na studia i tam dostają ciekawsze oferty. Wobec tego my chcemy im zaproponować coś takiego, co im w jakiś sposób zrekompensuje to, że tutaj być może są troszeczkę niższe zarobki, o których wiemy, że tak jest w porównaniu z dużymi miastami, ale też tańsze koszty utrzymania. Być może zechcemy uwolnić nowe miejsca, tereny budowlane. Na pewno więcej terenów zielonych, bo o dziwo, jeżeli porównamy Biłgoraj z miastami do nas porównywalnymi, to mamy dużo mniej terenów zielonych od takich miast jak Kościan czy Bolesławiec. Niesamowite, nie? W Biłgoraju dookoła lasy, Puszcza Solska, a my nie mamy terenów zielonych. I o dziwo, młodzi ludzie odpowiedzieli, tak, nie ma terenów rekreacyjnych. Czyli to są te nowe wyzwania, nie? A cała sfera gospodarcza tego rozwoju lokalnego dotyka rozwoju przedsiębiorczości. I tu jest ciekawostka. Okazuje się, że na terenie Biłgoraja jest więcej przedsiębiorstw niż w porównywalnych miastach. Więcej przedsiębiorstw powstaje, więcej jest też likwidowanych. Ale o dziwo, mamy ponad 3200 podmiotów gospodarczych. Powstało też Centrum Obsługi Inwestora, które też ma na to reagować. Tak, wsparcia tak, przedsiębiorców, tak, prawda? Tak, zdecydowanie tak. Oczywiście to jeszcze wszystko nie funkcjonuje, bo potrzeba czasu. To jest w tej chwili w fazie pewnego rodzaju szukania swojego miejsca na rynku. I też trzeba szczerze powiedzieć, że jest potrzeba rozpoznania tego, czego ci młodzi ludzie oczekują od nas, żeby założyć swoje przedsiębiorstwo. I ciekawostka, sfera usług. Teoretycznie w Biłgoraju mamy tych usług dużo, ale mniej więcej o 30% mniej pracuje w usługach w Biłgoraju ludzi niż w porównywalnych miastach. Czyli sfera usług jest tą sferą, tym sektorem, który powinien być zagospodarowany. Być może tworzenie nowych potrzeb spowoduje powstanie niszy, gdzie będą mogły działać te przedsiębiorstwa usługowe. To rozumiem, działania są związane z przygotowywaniem tego wniosku do programu. Dokładnie o to chodzi, ale te dokładne badania też pokazują inny obraz miasta. Dają wiedzę o tym, jak jest. Dokładnie. My z tą wiedzą podzielimy się z naszymi mieszkańcami. W myśl tej transparentności, tego wszystkiego, co mówię, żeby to nie były tylko i wyłącznie słowa, ale żeby to były faktycznie czyny, żeby mieszkańcy wiedzieli, dlaczego to robimy. Czy te nasze rozwiązania są dobre? Ale to nie będą nasze rozwiązania, to będą rozwiązania mieszkańców, bo poprosiliśmy część mieszkańców do wzięcia udziału w tym programie. Oczywiście, żeby takie coś zafunkcjonowało, nie może być to większa grupa niż 30 osób, bo po prostu nie da się pracować efektywnie. I ci mieszkańcy, niektórzy nawet jeszcze o tym nie wiedzą, bo trafiamy do dużej grupy młodych ludzi, poprosiliśmy szkoły o wytypowanie z samorządów szkolnych swoich przedstawicieli, i oni będą mieli tak naprawdę głos decydujący. To oni powiedzą. Panie burmistrzu, na koniec takie pytanie może trochę abstrakcyjne, ale zaryzykuję. Miasto idealne dla burmistrza to jakie to jest miasto? Które to pewnie nigdzie nie istnieje, ale jakbyśmy mieli się do niego zbliżyć. Prawdopodobnie dla każdego z nas będzie to inne miasto. Ale jak wymyślaliśmy tą nazwę tej koncepcji, to tak jak, tu chce się żyć. Dokładnie o to chodzi. Tu chce się żyć. To chodzi o to, żebyśmy każdy z nas, z mieszkańców, porównywał się z tej pozycji, a u nas w Biłgoraju to jest. A u nas w Biłgoraju mamy lepiej. Żebyśmy byli dumni ze swojego miasta, z tych wszystkich osiągnięć, ale i z tego, co robimy. Bo tak naprawdę to naszą taką chyba tradycją narodową jest narzekanie.
A w Biłgoraju chyba wielkim grzechem by było narzekać na to, jak to miasto wygląda. Ja nie mówię, że to jest moja zasługa, absolutnie. To jest zasługa wielu ludzi, wielu pokoleń, które budowało. Nawet tych, którzy stoją czasami po zupełnie drugiej stronie jakby pewnego postrzegania rzeczywistości od tej, jakie mam ja czy burmistrz Rosłan. Ale oni tak samo pracują na to miasto. Mamy te same cele, tylko się różnimy czasami sposobem dojścia do tych celów. Ale to nas chyba nawet czasami łączy. A miasto idealne? No moje miasto takie idealne to chyba takie, żeby było absolutnie bez żadnych barier i bez uprzedzeń, żebyśmy się nikogo nie bali w mieście, a każdy tak zwany obcy może tylko i wyłącznie wzbogacić, a nie zagrozić nam. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Jarosław Bondyra, wiceburmistrz miasta Biłgoraja, gościem rozmowy był. Wielkie dzięki. Dziękuję.